Donatorem roku w kategorii mecenas zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM, działające od 1994 roku. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza w górach na zachodzie i lokalnie w centrum kraju, przybędzie chmur i pojawią się deszcz. Dominującą sferą działania spółki są roboty budowlane z zakresu robót inżynierii komunalnej, realizowane głównie w rejonie województwa opolskiego. Swoją działalność ECOKOM zaczynało skromnie od 3 osób i sprzedaży w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Aktualnie spółka zatrudnia kilkunastu pracowników, a jej wartość sprzedaży wzrosła do kilku milionów złotych. Oprócz prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo od wielu lat realizuje wiele działań prospołecznych na rzecz lokalnej społeczności i regionu opolskiego. Prezes spółki Piotr Cieślik był jednym z założycieli reaktywowanego klubu sportowego LZS Luboszyce, a spółka ECOKOM wspomaga funkcjonowanie jego działalności. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM bierze udział w różnych akcjach charytatywnych, wspierając m.in. Stowarzyszenie Wspierania Polaków na Litwie Wilia w Opolu, Diecezjalną Fundację Obrony Życia Domy Matki i Dziecka w Opolu Grudzicach, Łubniański Ośrodek Kultury, z którym współpracuje od wielu lat, szczególnie przy organizacji dorocznego regionalnego konkursu literackiego ze Śląskiem na Ty, Przedszkole Publiczne nr 20 w Opolu, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w gminie Łubniane Animator, które w uznaniu za wieloletnią działalność nominowały już spółkę do Nagrody Animatora Roku kategoria Mecenas Kultury w roku 2010. Od 2010 roku firma ECOKOM funduje stypendium przyznawane cyklicznie co pół roku dla najlepszego ucznia szkoły podstawowej w Luboszycach. W 2012 roku firma otrzymała nadany przez Opolską Izbę Gospodarczą Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2011 w kategorii Firma Społecznie Odpowiedzialna.